10 miast, które prawdopodobnie znikną w ciągu 100 lat. 10. San Francisco. Miasto i hrabstwo w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, położone na półwyspie otoczonym przez Ocean Spokojny na zachodzie, Zatokę San Francisco na wschodzie i cieśninę Golden Gate na północy. 4. pod względem liczby ludności miasto w Kalifornii i 13. w całym kraju. 8. miasto w Stanach Zjednoczonych pod względem gęstości zaludnienia. San Francisco jest częścią obszaru metropolitalnego San Francisco, którego liczba ludności przekracza 7 milionów. Niestety, Kalifornia oprócz tego, że jest piękna, jest też bardzo niebezpieczna. Naukowcy przewidują, że w XXI wieku miasto zmierzy się aż z 7 trzęsieniami ziemi. Jest na to aż 75% szans. Jeśli te domysły się sprawdzą, metropolia w większości legnie w gruzach. Albo miasto będzie regularnie odbudowywane i utrzymywane w najlepszym porządku, albo powoli będzie upadać, aż zniknie z mapy, całkowicie porzucone przez przerażonych mieszkańców. Obecnie San Francisco jest dużym ośrodkiem turystycznym, znanym ze swoich atrakcji, m.in. most Golden Gate, więzienie Alcatraz, Coin Tower, tramwaje liniowe, fabrykę czekolady czy chińską dzielnicę Chinatown. Charakterystyczne dla miasta jest jego strome wzgórze i ulice oraz mieszanina stylów architektonicznych od wiktoriańskiego do postmodernizmu. Miasto słynie także ze swojego zróżnicowania etnicznego, kosmopolizmu, uniwersytetów oraz wyodrębnionych i wpływowych społeczności azjatyckiej, latynoamerykańskiej oraz LGBT. 9. Wenecja. Miasto i gmina na północy Włoch nad Adriatykiem, stolica regionu Wenecja Eugenejska. Ludność Wenecji w granicach administracyjnych wynosi około 270 tysięcy mieszkańców, z czego większość mieszka na lądzie stałym, a historyczne centrum zamieszkuje niecałe 60 tysięcy. Przez ponad 1000 lat miasto było stolicą niezależnej Republiki Weneckiej, która była jedną z morskich i handlowych potęg Morza Śródziemnego. Podstawowym zagrożeniem dla Wenecji jest oczywiście woda. Podziemne potoki regularnie zalewają miasto. Istnieje wiele różnych pomysłów na zabezpieczenie miasta przed niszczącym żywiołem, lecz są albo nieskuteczne, albo wprowadzane zbyt lekkomyślnie. Na obecną chwilę Wenecja pozostaje w dużym zagrożeniu. Ze względu na swoją architekturę oraz nietypowe położenie znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Bywa również określana najpopularniejszym ośrodkiem turystycznym Włoch. Turystyka stanowi podstawę gospodarki miasta i jest głównym źródłem zatrudnienia i dochodów mieszkańców miasta. Chcielibyście odwiedzić Wenecję? Piszcie w komentarzach i nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. 8. Nowy Jork. Najludniejsze miasto w USA, a zarazem centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na świecie. Nowy Jork wywiera znaczący wpływ na światowy biznes, finanse, media, sztukę, modę, badania naukowe, technologię, edukację oraz rozrywkę. Będąc m.in. siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi ważne centrum spraw międzynarodowych i jest powszechnie uważany za kulturalną stolicę świata. Choć mogłoby się wydawać, że problem leży w dość dużym zaludnieniu bądź poziomie zagrożenia terrorystycznego, to prawda jest o wiele bardziej zaskakująca. Częste i niszczycielskie burze, które nawiedzają miasto, przyczyniają się do rośnięcia poziomu morza. Oficjalnie wzrasta on 2 razy szybciej niż w pozostałych miejscach na całym świecie. Oznacza to, że metropolia zagrożona jest pochłonięciem przez ocean. 7. Meksyk. Stolica Meksyku położona na wyżynie leżącej w środkowej części kraju. Zajmuje powierzchnię 1479 km2. Populacja miasta wynosi ponad 8 milionów mieszkańców, natomiast obszar metropolitarny zamieszkuje blisko 20 milionów osób. Szacuje się, że cały megalopolis liczy około 25 milionów mieszkańców i jest uznawane za trzecią pod tym względem po Tokio i Seulu aglomerację miejską świata. Region miasta odznacza się także jednym z największych i najszybszych przyrostów liczby ludności. Jest to tylko jeden z wielu problemów amerykańskiego miasta. Największą wadą metropolii jest miejsce, w którym została zbudowana. Wielkie wyschnięte jezioro stanowi fundament miejscowości, a co za tym idzie, podstawa zapada się o 4 cale rocznie, co daje aż 10 metrów w ciągu 40 lat. Co myślicie o Meksyku? Czekam na Wasze opinie w komentarzach. 6. Banjul. Stolica i czwarte co do wielkości miasto Gambii, usytuowane na wyspie St. Mary, u ujścia rzeki Gambii do Oceanu Atlantyckiego. Ludność miasta zmniejszyła się w ostatnich latach. Obecnie zamieszkuje je 34 tysiące osób,
podczas gdy w 1993 roku mieszkało tu 42 tysiące osób. W 2003 roku zamieszkiwało go 357 tysięcy osób, czyli blisko dwa razy więcej niż 20 lat wcześniej. Metropolia zagrożona jest przez regularnie podnoszący się poziom oceanu, który powoduje erozję brzegu. Woda jest oddalona już zaledwie 2 km od autostrady łączącej Banjul z innymi miastami i resztą kraju, a każdego roku kolejne metry lądu ustępują miejsca niszczycielskiej wodzie. Naukowcy przewidują, że już w najbliższych latach stolica zatonie pod pokładami wody. 5. Bangkok. Stolica rozrywki ma podobny problem co Banjul. Bangkok jest jednym z najszybciej rosnących i najbardziej dynamicznie rozwijających się pod względem ekonomicznym miast w południowo-wschodniej Azji. Od zakończenia II wojny światowej liczba jego mieszkańców wzrosła 10-krotnie. Obecnie zespół miejski zamieszkuje około 10 milionów mieszkańców. Jest podzielony na 50 dzielnic. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej Bangkok jest najgorętszym miastem świata. Przeciętnie temperatury powietrza mieszczą się przez cały rok w zakresie od 26 stopni do 30 stopni. Nie przeszkadza to morzom otaczającym metropolię. Poziom wód regularnie wzrasta, zaś grotami pod miastem odprowadzana jest woda pitna. Jest to podstawową przyczyną osłabienia fundamentów budynków. Można powiedzieć, że Bangkok nie tonie od strony morza, ale wyniszcza sam siebie od środka. W mieście zarejestrowane jest 5,5 miliona samochodów, przez co miasto jest ciągle zakorkowane, co stanowi duży problem. W ciągu ostatnich lat zainwestowano ogromne środki w rozbudowę infrastruktury, nowe drogi ekspresowe, wiadukty, tunele i metro, co zmniejszyło zakorkowanie, ale nie w godzinach szczytu. Inwestycje nie osiągnęły skutku, ponieważ w Bangkoku panuje ogromny popyt na samochody. Liczba poruszających się po mieście samochodów powoduje duże zanieczyszczenie powietrza. Aby przeciwdziałać zanieczyszczeniom, stworzono sieć parkingów miejskich, także w jego centrum. Duży problem to także reputacja miasta seksu oraz drobna przestępczość. Mimo że prostytucja jest oficjalnie nielegalna, to na ulicach Bangkoku można spotkać nocą niezliczoną liczbę prostytutek. Zawyżanie cen usług oraz kradzieże kieszonkowe są częstym zjawiskiem, stąd w Bangkoku istnieje specjalna policja zajmująca się przestępstwami popełnianymi na turystach. W poważniejszych sprawach przekazuje sprawę normalnej policji. Miał ktoś z Was okazję odwiedzić tajskie miasto? Piszcie w komentarzach i koniecznie subskrybujcie kanał. 4. Chicago. Miasto w Stanach Zjednoczonych położone nad jeziorem Michigan w stanie Illinois. Chicago stanowi trzecie pod względem wielkości i zaludnienia miasto w Stanach Zjednoczonych, po Nowym Jorku i Los Angeles. Jest głównym centrum biznesowym, kulturalnym oraz naukowym środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych. O ile Nowy Jork ma problem z nadmiarem wody, tak Chicago cierpi na jego brak. Długotrwałe susze są przerywane nagłymi opadami deszczu. Skutkuje to uszkodzeniami infrastruktury, kolej, autostrady i tory kolejowe stają się nieprzejezdne, zaś gospodarka przez takie sytuacje zwalnia. Kapryśna pogoda uderza również w wysoko rozwiniętą branżę turystyczną. Nieprzerwane problemy metropolii mogą się przyczynić do powolnego upadku najważniejszych elementów miasta, a co za tym idzie zakończyć istnienie siedziby największej polonii na świecie. 3. Timbuktu. Miasto w Mali nad rzeką Niger, założone prawdopodobnie na przełomie VI i VII wieku, zamieszkiwane przez blisko 36 tysięcy osób. Jest stolicą regionu Timbuktu, jednego z 7 regionów administracyjnych Mali. Przez wieki Timbuktu stanowiło centrum intensywnej wymiany handlowej między Czarną Afryką a Barbaryjską i Islamską Afryką Północną, a za jej pośrednictwem także z Europą. Ze względu na względną niedostępność miasta upowszechnił się na półmityczny obraz Timbuktu jako odległego i egzotycznego miasta. Sahara, która jest bardzo potężnym i trudnym terenem, pochłania powoli miasto. Dochodzi tam do pustynnienia obszarów, zaś wielu naukowców twierdzi, że ratowanie tych ziem jest bez sensu, ponieważ z siłą natury i tak przegramy. 2. Neapol. Miasto położone w południowych Włoszech, w centrum Zatoki Neapolitańskiej, stolica regionu Kampania oraz prowincji Neapol. Miasto położone jest u podnóża Wezuwiusza. Neapol jest trzecim pod względem populacji miastem Włoch, ustępując pod tym względem Rzymowi oraz Mediolanowi. Neapol wraz z okolicznymi miastami i okolicami tworzy aglomerację liczącą według różnych źródeł od 2 milionów do 5 milionów mieszkańców. Wulkan Wezuwiusz do dziś jest czynny.
Pewne jest, że do erupcji dojdzie ponownie, pytanie tylko kiedy. Jeśli już to się stanie, Neapol czeka podobny los co Pompeje, czyli miasto w regionie dzisiejszej Kampanii we Włoszech zniszczone w czasach Cesarstwa Rzymskiego przez erupcję wulkanu Wezuwiusz w dniu 24 sierpnia 79 roku. Popiół wulkaniczny, który zasypał Pompeję, utrwalił budowle, przedmioty oraz niektóre ciała ludzi i zwierząt, co współcześnie umożliwia obejrzenie wyglądu starożytnego rzymskiego miasta średniej wielkości i jego mieszkańców. Ruiny Pompejów położone są około 20 km na południowy wschód od Neapolu. Dwa inne miasta, które zniszczyła erupcja Wezuwiusza w 79 roku, to Herculanum i Stabie. Balibyście się mieszkać u stóp wulkanu? Dajcie znać w komentarzach. 1. Detroit, miasto w Stanach Zjednoczonych w stanie Michigan na północnym brzegu rzeki Detroit. Na południu sąsiaduje z kanadyjskim miastem Windsor w prowincji Ontario. Położonemu tuż przy granicy z Kanadą Detroit nie zagrażają jednak zmiany środowiskowe. Przyczyną powolnego upadku miasta jest masowa emigracja ludności. Kiedyś była to stolica przemysłu motoryzacyjnego, jednak od 1950 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o połowę. Przyczyną jest kryzys gospodarczy, który spowodował ogromne bezrobocie, przede wszystkim w przemyśle samochodowym. Niektóre dzielnice mieszkaniowe zostały w całości opuszczone. Na ulicach Detroit szerzy się przestępczość, zaś władze powoli przejmują gangi. Latem 1967 roku wybuchły zabieżki w mieście. W okresie 5 dni zginęły 43 osoby, z czego 33 były czarnoskóre. 467 osób zostało rannych. Splądrowanych lub spalonych zostało 2509 sklepów. 388 rodzin straciło dach nad głową. 412 budynków zostało spalonych lub uszkodzonych w stopniu nadającym się do rozbiórki. Straty oszacowano na poziomie 80 milionów dolarów. Na skutek zamieszek wiele firm zostało zamkniętych lub przeniesionych do bezpieczniejszych przedmieść, a dotknięte zamieszkami obszary obracały się w ruiny przez kolejne dekady. Co myślicie o zamieszkach w Detroit? Koniecznie podzielcie się swoim zdaniem w komentarzach. Dzięki za obejrzenie do końca. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. W komentarzach piszcie, co myślicie o wcześniej wymienionych miejscach. A może znacie inne miejsca zagrożone upadkiem? Dajcie znać, o czym byście chcieli usłyszeć w następnej dyszce. Cześć!